polskich gościńcach. Drogi polskie w owym czasie pełne były bryk, landar i wozów różnej specjalności i różnego kunsztu. Nie tylko kupcy, ale i szlachta jeździła często, chociaż narzekała na niewygody. Traktowała je jednak jako sprawę oczywistą, a niekiedy i rozrywkę odstąpienie od codzienności. To prawda, w porze żniw te peregrynacje w liczebności słabły, ale za to gęściej pojawiały się karawany kupieckie, które na jesieni zanikały. Rozboje oczywiście zdarzały się, jak w całej Europie, ale nie było ich tak wiele, jak na przykład w Italii. Gospód było także mniej niż na zachodzie, bo brat szlachcic u brata szlachcica nocował i piernaty ze sobą woził. Natomiast dziewki służebne, fornali, paroków w stodołach i czeladnych izbach lokowano, co w 9 miesięcy później dawało różne efekty. W podróż do Gdańska imć pan Zaręba zabrał z sobą pacholika, choć w zwykłych misjach sekretnych tego nie czynił. Teraz jednak za zezwoleniem królewskim, udając raz kupca, raz szlachcica bywałego w świecie i łasego na nowinki, zabrał chłopca, którego był sprowadził aż spod Sanoka. Zaręba był katolikiem, ale takim, co na luterańskie i kalwińskie kazania chętnie chadza, dlatego prawosławie pacholika mu nie zawadzało. Chłopaka zwali Fetko. Z drobnej ruskiej szlachty pochodził. Jego ojciec, Hawryła Jasmanicki, oddając go na służbę do Zaręby, na edukację chłopaka w wielkim świecie liczył. Posiadanie pacholika znacznie ułatwiało podróż, gwarantowało w razie napadu obecność świadka, zabezpieczało na wszelki wypadek drugiego konia, a dodać też trzeba, że Fetko mimo 15 lat potrafił i szablą robić, i wronę z puchalaka ustrzelić. Wiadomo, w Sanockim powszednią sprawą było potykanie się z opryszkami, a i Tatarzy czasami tajnymi drogami aż po samo miasto się zapuszczali. Droga biegła im raźno. Jeszcze tego samego dnia zanocowali na szlaku Orli Gniazd, aby następnego dnia wysforować się na północ, pozostawiając lewa Jasną Górę. Tego to dnia uwagę pana Jordana zwróciło dwóch jeźdźców. Zauważył ich, gdy na pagórek wjechali, skąd roztaczał się widok na dolinę rzeki Pilicy. Dwaj nieznajomi jechali wyraźnie ich śladem. Z początku nawet wziął ich za Kaspra Bala, który z pacholikiem za nimi podążać mógł, ale wnet zmienił zdanie. Kasper bowiem z żadnym pacholikiem nigdy nie podróżował, a poza tym tamci, zauważywszy, że jadący przed nimi zatrzymali się, także stanęli, coś przy strzemionach czy popręgach poprawiając. Ruszyli więc szparko i szybko stracili z oczu obu najemnych toropicieli. Ale następnego dnia rano znów ich zobaczyli i dopiero na ruchliwym trakcie z Radomska zgubili. W innych warunkach Zaręba podjechałby do nieznajomych i wręcz spytał, co ich interesuje, ale w obecnej misji było to niewskazane. Piotrków powitał ich rojowiskiem ludzi, koni i pojazdów. Nie dalej niż 2 lata temu tu właśnie obradował Sejm, między innymi nad kwestiami morskimi. Tu przybył do króla burmistrz gdański Jerzy Klefeld i admirał floty kaperskiej Mateusz Szarpnik, zwany popularnie Sierpinikiem. Przywodząc przed oblicze Sejmu dostojnych jeńców szwedzkich pojmanych na morzu. Tu zapadły wówczas znamienne dla rozwoju floty decyzje. Piotrków zresztą stale gościł w swych murach znaczne osobistości, jakieś legacje, komisje królewskie. Był to więc na owe czasy gród niezwykle ruchliwy i reprezentacyjny. Po przybyciu do miasta i ochędożeniu się z pyłu i błota, bo na drodze rozlewiska sąsiadowały z suchością i kurzem, pan Jordan skierował się pod farem i wysłuchując hejnału z ratusza i dzwonów na anioł pański, pilnie się rozglądał. W normalnych warunkach różne sprawy uszły jego uwadze, ale teraz trochę zaniepokojony rejestrował wszystko, cokolwiek wydało mu się intrygujące. Przeszedł obok zakonnik jakowyś, przyglądając mu się bacznie spod postawionego kaptura. Potem szlachcic z podgoloną czupryną klęknął u wrót fary, bijąc się w piersi, ale równocześnie ciekawym okiem ku czarno odzianemu cudzoziemcowi zezując. Jejmość okutana chustami snać po chorobie, ciągnąca cudnej urody młódkę, przyklęknęła, zmówiła pacierz i odeszła. Ale Zaręba dostrzegł jej bystry wzrok spod chusty i szelmowski uśmiech dziewczyny. No, z tej dobre ziółko wyrośnie. Żeby dostatecznego szlachcica przed wejściem do fary oczkiem strzelać? Zauważył też jakiegoś mężczyznę w niemieckim stroju, który przechadzać się zaczął po drugiej stronie ulicy, niewątpliwie ku Zarębie popatrując. Kasper nie przybył, ale nie zaniepokoiło to Zaręby. Nie chciał się też na zapas frasować, bo nie pierwszy to był wypadek.
kiedy coś z góry ustalone nie znalazło potwierdzenia w działaniu. W sekretnej służbie nieraz tak się zdarzało. Należało podążać dalej. Z Piotrkowa tym samym ludnym szlakiem ruszyli nad Rawę. Z Rawy droga biegła wprost na Warszawę, ale Zaręba z Fetką skręcili w lewo i przebyli Bzurę pod Łowiczem. Znów ujawnili się dwaj nieznajomi tropiciele. Czemu nie próbowali atakować? Przyczyny, jak rozumował, mogły być dwie. Może czekali na posiłki, których gdzieś na szlaku się spodziewali. Po dwóch na dwóch, nawet biorąc pod uwagę młody wiek Fetki, to dla obwieśów zła koniunktura. A może chcieli jeszcze sprawdzić, dokąd jedzie. Kim byli, zastanawiał się. Mogli być najmitami Habsburgów, Danii, Szwecji, Moskwy czy Turcji albo książąt niemieckich. Być może ten, kto ich wysłał, zainteresowany był tylko jednym kierunkiem podróży sekretnego kuriera. Gdy kierunek stanie się jasny, napastnicy albo zrezygnują, albo przystąpią do ataku dla zdobycia spodziewanych sekretnych listów. Na wszelki wypadek Zaręba uprzedził Fetkę, aby broń miał w pogotowiu. Niepokój rodzi fantazję i zwidy. Znał to Jordan Zaręba już z poprzednich akcji. Dlatego za rzecz naturalną przyjął, że w Łowiczu spotkał znów zakonnika, niemal identycznego jak w Piotrkowie, a w gospodzie zobaczył szlachetkę z podkoloną głową. Niemal takiego samego jak ten, który bił się w piersi pod piotrkowską farą. Po wyjściu z gospody, niemal w sam nos roześmiała mu się dziewczyna delikatnej urody, ciągniona za rękę przez okutaną chustami jejmość. Nie, to nie mogło być złudzenie. To była ta sama jejmość i ta sama szelmutka, co do niego pod farą oczkiem strzelała. Cóż to, banda mnie jakowaś tropi, albo co gorszego jeszcze? Jakiś diabelski krąg pułapkę na mą duszę zastawia. Zamruczał do siebie Zaręba i splunął. Co wać pan każesz? Spytał zawsze czujny Fetko. A, nic takiego. Pilnuj półhaka i szabli, to będzie wszystko w porządku. A w razie potrzeby nie trać ani muszu, bo każdy z napastników śmiertelny człek, byleś szybszy był od niego i bezpardonowy w boju. Nie o nasze tu życie idzie, ale o sprawy ważniejsze, w których nasze życie niewiele co warte. A jaka potem rozkosz? Z chmurki niebieskiej spoglądać na ziemię i radować się, że zadanie spełnione, nieprzyjaciel pognębiony, a prawość triumfująca. Ależ ja duby smalone plotę, pomyślał. Kieb byłby w Fetko, gdyby dla takiego celu dał się na śmierć posiekać. Ale co mam mu innego gadać? Mnie też uczono, że rany otrzymane za słuszną sprawę nie bolą, choć przekonałem się, że bolały. Są intencje oczywiste, jak kochaj ojca, kochaj matkę, kochaj rodzinną ziemię i są takie właśnie o szczęściu patrzenia w dół z niebieskiej chmurki. Ale bić się przecież w słusznej sprawie trzeba. Tropiciele jednak nie napadli na nich na przeprawie przez Bzurę, ani w drodze do Brześcia Kujawskiego. Dalej rozpoczynał się sztrak na Toruń. Między Krakowem i Toruniem zmienili się nie tylko krajobraz, ale i wygląd miast i zamków, które z białych kamiennych stały się ceglane, czerwone, ze spadzistymi dachami chroniącymi przed nadmiarem śniegu. Zmienili się także ludzie, ich obyczaje i nastroje. Coraz mniej było tu orientalizmu, coraz mniej gwaru na jarmarkach. Szlachta ubierała się często w stroje bliższe wzorom duńskim, brandenburskim, szwedzkim, nawet francuskim. Mniej było podgolonych czupryn, a karawel tyleż samo co rapierów. Sam Toruń, tyle wspólnego mający z atmosferą Krakowa na pierwszy rzut oka, w bezpośrednim kontakcie z ulicą i ludźmi, ukazywał także swoje różnice. Zaczynały się one od innych zapachów płynących z kuchni, mniejszej liczby Ormian, Rusinów czy Żydów wśród kupców i rzemieślników. Strój Zaręby już nie zwracał tu niczyjej uwagi i nie brano go za cudzoziemca. Zatrzymali się z Fetką u kupca Mikołaja Janssona, o którym Zamojski w rozmowie z Zarębą wspomniał. Zaręba poznał Janssona, gdy na inflanty z listami jeździł. Doszedł wówczas do wniosku, że w wielkich sprawach istotną rolę odgrywają często ludzie nieznani, mieszający się z tłumem, pozornie zwyczajni, bez których jednak ani jedna kampania się nie obejdzie, ani jedna generalna bitwa nie bywa wygraną. Jansson miał w Toruniu mały kantor kupiecki, ale w kantorze tym nie jeden raz załatwiano duże operacje. Pochodził z Fryzów, którzy w Polsce szukali drugiej ojczyzny wobec prześladowań, jakich Hiszpanie dopuszczali się w Niderlandach, na autochtonicznej ludności. I zdaje się, nową ojczyznę tutaj znalazł, a jego rozległe stosunki pozwoliły mu spełnić dodatkową rolę pośrednika spraw sekretnych.
Tenże Janson, człowiek już starszy, pedantyczny, naświetlił Zarembie wcale nieprostą sytuację, jaka wytworzyła się na Bałtyku i wokół Bałtyku w czasie wojny, w której Rzeczpospolita zespoliła swoje interesy dość wątpliwe z Duńczykami i Lubeczanami przeciw Szwecji. Sytuację komplikował fakt, że jednocześnie i Szwecji, i Polsce niechętny był car Iwan Groźny. Poszło o inflanty, ale zdaje się, że odrodziły się przy tej okazji także inne kwestie sporne i ambicyjne. A zaczęło się wszystko 4 lata temu. Wówczas to Duńczycy zdobyli twierdzę Elsborg i zamierzali podążyć na Sztokholm, ale potrzebne im było wspomożenie operacji od strony morza. Admirał eskadry duńsko-lubeckiej Peder Skram dokonał rekonesansu pod Gotlandię z zamiarem podejścia pod Sztokholm, ale natknął się tam na całą flotę szwedzką, którą dowodził admirał Bagge. Nastąpiło starcie, po którym obie eskadry wycofały się do swoich portów. Rok później sytuacja powtórzyła się. Tym razem nastąpiło bezpośrednie zetknięcie bojowe obu przeciwników, którzy dysponowali wprawdzie podobnymi siłami po 33 okręty, ale Duńczycy i Lubeczanie mieli więcej galeonów i więcej dział. Szwedzi natomiast dysponowali głównie małymi zwrotnymi wprawdzie, ale gorzej uzbrojonymi pinkami o niższych burtach. Po zatopieniu admiralskiego okrętu szwedzkiego przez Duńczyków Szwedzi wycofali się z placu boju. 2 lata temu doszło do jeszcze jednej rozprawy z armadą duńsko-lubecką, opowiadał Jansson. Wtedy to u wybrzeży Rugi przez 3 dni toczyła się bitwa, w której po obu stronach poniesiono duże straty. Wszystkie te bitwy doprowadziły do tego, że Szwedzi zrozumieli, jaki pożytek mogą mieć z dużej floty. Tymczasem nasz miłościwie panujący król Zygmunt August rozpoczął wojnę mając zaledwie 10 pinek kaperskich, pośpiesznie przerobione z kupieckich na wojenne. Dzisiaj jest ich nieco więcej, ale rozrosła się również flota szwedzka, a mając spokój od floty Lubeczan i Duńczyków na północnym Bałtyku, wystąpić mogła jawnie przeciw naszym kaprom. Niedawno wyszedł ze Sztokholmu admirał Larsson z zadaniem zapolowania na kaprów polskich. Często w pojedynkę albo w małych zespołach penetrowali nasi kaprzy brzegi od Inflat po Pomorze. Rzadziej wychodząc na dalekie rejsy pod Gotlandię lub na wody Zatoki Fińskiej. Czemu więc większe grupy nasi się nie łączą i nie zaatakują Szwedów? Nie jest to flota wojenna i nie ma karnego żołnierza. Są to prywatni kapitanowie, którzy za to, że korzystają z opieki króla i banderę królewską na rufie noszą, płacą na rzecz skarbu królewskiego 1/10 część zdobyczy. Mają zadanie przechwytywać statki kupieckie do Sztokholmu i Narwu płynące, a nie toczyć boje z wojennymi eskadrami. W stosunku do kupieckich na pewno mają przewagę, choć dziś każdy kupiec ma żaglowiec, swój armaty wciąga i kanonierów werbuje. Ale w spotkaniu z wojennym galeonem szans wielkich nie mają, nawet na ucieczkę. Dlatego polski admirał kaprów Mateusz Sierpinek wiele się musi nagłowić, jak każdą operację przeprowadzić, aby w gardziel silniejszemu nieprzyjacielowi wprost nie wejść. A Szwedzi, drogi panie Zaremba, aż pod hel zaglądają. A co na to Gdańsk? Niechętny on kaprom, bo żołnierz to niekarny, zabijaka i pożytku z niego wielkiego nie ma. Prowokuje natomiast Szwedów do odwetu i blokady Gdańska. Ostatnimi czasy handel gdański pod upadł, a przecież Gdańsk handlem stoi. Dlatego też bazę kaperską z Gdańska do Pucka przeniesiono. I moim zdaniem winieneś waszmość w swojej misji Gdańsk ominąć i wprost na Puck jechać. Tam też Sierpinka zastaniesz. A Puck przed Szwedami bezpieczny? Jak dotąd bezpieczny. Takiej siły, aby na ląd z morza uderzyć, to oni jeszcze nie mają. W dodatku Puck w samym końcu zatoki leży, którą od otwartego morza Wałmielizn chroni. Przejście tylko jedno jest bezpieczne. Obcemu potrzebny byłby więc pilot, żeby tamtędy płynąć. A cóż dopiero, gdyby chodziło o całą eskadrę? To tak, jakby wejść do worka. Kaprzy są tam bezpieczni. Miałem ja z wojewodą pomorskim wejść w kontakt. Zostaw mi waszmość pismo do niego, a ja już to sam załatwię. Wojewoda pewnie w Malborku siedzi, tobie więc nie po drodze. Sumy odpowiednie na ekwipunek i opłacenie kapitana i załogi dostarczone będą bezpośrednio do Pucka, za sprawą starosty malborskiego Mikołaja Łaskiego. Jeżeli od kaprów wymaga się rejsu, w czasie którego nie wolno im atakować napotkanych kupców, ale przeciwnie, wszelkiego boju unikać, trzeba im dobrze zapłacić. A nie będzie się nowych okrętów wojennych budować? To już nie moja głowa, waszmość pani Zaremba. Wiem, że mają przystąpić do budowy pierwszego wojennego galeonu królewskiego w Elblągu, ale jak daleko z tym, nie wiem. Tymczasem więc trzeba oprzeć się na kaprach. Jacy to ludzie? Dzielni, ale nie karni. Wszystkie państwa takie siły morskie stosują, ale widzą i złe strony podobnego rzemiosła.
Równocześnie więc wojenną flotę gotują i nam na pewno do tego przyjdzie. Ale póki co musisz waszmość z Sierpinkiem w komitywę wejść. On chętnego do takiego rejsu znajdzie. Nie wiem dokąd i po co wam w tak gorący czas płynąć, ale wola króla rzecz święta. Sam waszmość jedziesz? Mam z sobą pacholika, a w Toruniu winienem dołączyć mój kompan. Znasz go pan, bo na tym rozdrożu, na jakim Toruń leży, musiał się kiedyś do ciebie zgłosić. Od 4 lat przewozi listy. 10 lat młodszy ode mnie, z tych samych stron, co i ja, z Sanockiego się wywodzi. Czy nie Kasper Bal? Utrafiłeś w samo sedno. Dzielny to człowiek, ale gorąca głowa. To prawda. I za białogłowami się zbytnio ogląda, a w sekretnej służbie to zdradliwe. Goniec specjalny, kiedy w ordynansie żywot mnicha wieść musi. Święte słowa, tak i ja na to baczę, aby mi za bardzo nie brykał. Ale w sytuacji ostatecznej pewny jestem, że nie zrejteruję, a murem przy mnie stanie. Kiedy chcesz waszmość Toruń opuścić? Jak najprędzej, ale jeżeli Kaspra dziś w mieście nie zobaczę, przyjdzie mi do jutra czekać. Kwatera w oficynie dla takich podróżnych jak waszmość zawsze gotowa i zawsze bezpieczna. Żadne ciekawe oko tam nie zajrzy. Gdy z wieży pięknego toruńskiego ratusza odtrąbiono południe, a dzwony bić zaczęły na anioł pański, Jordan Zaręba stanął pod portalem kościoła Świętej Marii Panny, pilnie rozglądając się wokół. Tym razem jednak odbyło się bez majaków. Ani zakonnika nie spotkał, ani szlachcica o podgolonym łbie, ani zaczepnej dziewki pilnowanej przez okutaną matronę. Nie było szpiga po drugiej stronie ulicy, ale nie było również Kaspra Bala. Teraz już pan Jordan frasunku od siebie nie potrafił oddalić. Znaczyło to bowiem niewątpliwie, że młodemu szlachetce o gorącej głowie, gorącym sercu coś się w drodze przydarzyło. Zaręba zrezygnował tego dnia z zaglądania wieczorem do gospód, aby tam nie spotkać swoich tropicieli. Następnego dnia napotkał jednak tego samego człowieka, którego zauważył nieopodal fary w Piotrkowie. Człowiek ów stał naprzeciw domu Jansona. Spotkał także Kaspra Bala. Nie poznał go w pierwszej chwili. Młody szlachcic zgolił bowiem wąsy, dumę każdego mężczyzny w jego wieku. Twarz mu odmłodniała nieprzystojnie i nie pasowała do karabeli, którą z fasonem u boku nosił. – Kaspruś, co z tobą? – wykrzyknął Zaręba, obejmując przyjaciela. – Już cały we frasunku byłem, czy też coś złego nie przytrafiło ci się po drodze. – Chodźmy, Jorduś, do kościoła. Wiem, że ty ku nowinkom religijnym uszy nadstawiasz, ale tym razem nie zamierzam cię nawracać. Chcę zdać ci relację ze sprawy dla ciebie arcyważnej. Innego miejsca sposobnego do rozmowy nie znajdę w tym miejscu. Zatrzymałem się u kupca Jansona, którego ty także znasz. Wiem, gdzie mieszka. Dziś tam z tobą jednak nie pójdę. W coś ty się wdał, Kasper. Pewnie w jakąś babską awanturę. Zaraz ci wszystko wyjaśnię, ale wpierw nie daj się diabłu od kościoła odciągnąć, skoro cię o to proszę. Zgoda, chodźmy więc. Chwilę później siedzieli na ławie w najbardziej mrocznym kącie kościoła, a Kasper Bal, konfidencjonalnie ku przyjacielowi się nachylając, dawał szeptem raport. Zauważyłeś pewnie, Jordan, że śledzony jesteś od samego Krakowa. No, może nie od samego Krakowa, ale gdzieś po minięciu pasma Orli Gniazd wpadło mi w oko dwóch jezdnych moim tropem podążających. Spotkałem ich jeszcze kilkakrotnie. Ja dostrzegłem ich jeszcze w Krakowie. Po prostu warowałem na twój wyjazd pod bramą miejską i tam ich zauważyłem. Potem spotkałem ich w paśmie Orli Gniazd. Wreszcie byli wskazani, gdzie ciebie szukać. Czekałem na ciebie w Piotrkowie, wedle fary, jak było umówione, ale nie zjawiłeś się. Gdzież tam? Zjawiłem się. Nawet tuż obok ciebie byłem, ale nie mogłem cię zdradzić, bo byliśmy obserwowani. Obok mnie byłeś niemożliwe. A możliwe, możliwe. Wytłumacz mi to. Spójrz tam, wedle konfesjonału. Mroczno tu jak w piekle. Tfy! W świętym miejscu nie wypada takich porównań wymawiać. Wybacz mi, panie. Czekaj, niech się przyjrzę. Ależ tak, to ta sama młódka, którą w Piotrkowie pod farą zobaczyłem. Był tam jeszcze pewien szlachcic, jakiś mnich i z cudzoziemska odziany człowiek i matrona strzegąca tej ładnej dziewki. Nie wiem, kim był zakonnik, ani kto zaczął szlachcic, ale człowiek z cudzoziemska ubrany to właśnie jeden z tych, którzy za tobą trop w trop jadą. A młódka? To przyszła piastunka małego księcia Zygmunta, syna królewny Katarzyny. Sam mówiłeś, że opiekunki potrzebujesz i dziewki służebne i że musi to być osoba dzielna i zaufana. Kto to taki? Kunegunda, córka sukiennika Kopfusza, którą ojciec z domu wypędził. Drzwi za nią zawarł, mimo że matka w jej obronie stawała. Miałem pozwolić, aby z węzełkiem w ręku i z taką urodą na ulicy została. Byłaby to zbrodnia. Wziąłem ją więc ze sobą. Ty masz fetkę, ja swego pacholika kunię. I co z nią zrobisz? Przecież ślubu z nią nie weźmiesz.
A czemu nie? Za grzechy się oboje pokajamy i będzie nam odpuszczone. A potem wesele wyprawimy. Gdzie? Kiedy? Zaraz po powrocie z podróży, a jeżeli pozwolisz, to jeszcze przed wyprawą. Sam nie wiem, co mam na to odpowiedzieć. Co zrobi twój ojciec, gdy się dowie, żeś córkę sukiennika wziął za żonę? To jedyny szkopuł, bo na Pomorzu rzecz nie jest tak srogo oceniana i każdy ksiądz do naszej woli się przychyli. Ale w ziemi sanockiej obyczaje surowe. Może więc na Pomorze się przeniosę. W każdym razie nie frasuj się, nie gniewaj. Nie mogłem jej pozostawić. Z mojej winy przecież się to spotkało. A służebna dworka ci potrzebna, nieprawdaż? Istotnie, mogę ją wziąć z nami. Ale wiesz ty, ile niebezpieczeństw na nas czyha? Rzymianie powiadali ubi tu caius ibi ego caia. Miejsce żony przy mężu, nawet w niebezpieczeństwie. Czekaj, a gdzie ty w Piotrkowie koło mnie byłeś? Zaraz, czyżby? Zgadujesz, zgadujesz. Jestem ową matroną, która dzieweczce towarzyszyła. Jej ciocią, wiecznie chorą na fluksję i przez to niewiele mówiącą, chustami otuloną. Nawet gębę popiołem z oliwą smarowałem, żeby na starą chorą babę wyglądać. W Krakowie jeszcze kupiłem za twoje pieniądze wóz, pierzyny na niego nałożyłem, dwa dobre konie i jadę wygodniej niż w kulbace i wcale szybko, bo bagaży u mnie żadnych. A sukni na mnie tyle, bo pod sukniami szable trzymam. Puchak nabity także zabrałem. W drodze liczko pannie każą zakrywać, bo nazbyt różnych obwiesiów kusi. A na próbę raptu po gościńcach jestem przygotowany. Ze schorowaną ciotką nikt nie będzie próbował wojować i to da mi przewagę. Pnę takiego przez łeb i kwita. Zaręba zaczął śmiać się cicho. A to mnie podeszliście. Głowę bym dał, że ta szelmutka z matką lub ciotką podąża. A spojrzała tak na mnie, że aż mi ciarki po grzbiecie przeszły. Potem chyba drugi raz w Łowiczu was spotkałem. Prawda to. I przez tę maskaradę wąsy musiała zgolić. A no, tak się złożyło, ale nic to, odrosną. W Gdańsku już taka maskarada nie będzie potrzebna. My do Gdańska, Kasper, nie jedziemy, jeno do Pucka, bo tam starsi armady rezydują. Tam także główna baza kaperska. Znaczy z Torunia przyjdzie nam jechać na Chełmno, potem przez Wisłę się przeprawić i już prosto na Puck, wedle samego Gdańska. Nie inaczej. W takim razie między Toruniem a Chełmem czeka nas spotkanie z tymi, którzy cię tropią. Kim są? Zaryzykowałem w jednej z gospód przydrożnych i zjedliśmy z nimi posiłek. Wziąłem coś w gębę, żeby mowę mieć niewyraźną, niby od opuchniętych dziąseł. Oba zbir okrutnie na urodę kuń nastawali i dużo gadali. Wyszło z tego, że to ludzie z Inflant na usługach kogoś, to królowi nie sprzyja. Zwietrzyli, że do Kurlandii jedziesz, boś o tym po drodze rozpowiadał. Listów twoich chcą. Może nawet królowi Erykowi służą i przez komendanta Rewla wysłani zostali. A może od duńskiego Magnusa, który Ozylię trzyma, mają polecenie listy przejmować. Dość, że papierów twoich chcą, które rzekomo do Mitawy wieziesz. A jak chcą je zdobyć? Gardło musisz dać. Tak myślałem. Wyglądają na dobrych rębajów i chyba sami chcą to załatwić. To groźni przeciwnicy. A twoje białogłowy zaniechali? Nie. Zdaje się, że po zabraniu listów chcieliby puścić się na Lisbark i Królewiec i na tę drogę pannę zabrać. A co z tobą? Chyba zamyślałem obuszkiem dać chorej cioci w głowę i na drodze zostawić. Tacy to obwiesie. Bez pardonu. Ale cóż, ich służba taka jak nasza. Jak nasza? Tak jest, Jordan, jak nasza. W sekretnej służbie sekretna śmierć, bez pardonu. To my musimy ich zabić za rogatkami Torunia i papiery zdobyć, jeśli jakoweś mają. Jesteś pewny, że za mną gonią? Jordan, albo my ich zabijemy, albo oni nas. Tertium non datur. Trzeciego wyjścia nie ma. Gdzieś to, panie bracie, łaciny się wyuczył. Można rzec, Jordanku, w służbie. Dobrze, a teraz skoro obu zbirów znasz lepiej ode mnie, prezentuj swój plan na dzień jutrzejszy. Z Torunia, aby podróż na Kurlandię markować, Zaręba z Fetką ruszyli rankiem na Golub, nad Drwęcą, bardzo podłym traktem rozmokłym po ostatnich deszczach. Był to szlak rzadziej uczęszczany od tego, który rzeczywiście obrali i na który zamierzali wrócić, ale nadawał się doskonale do zasadzki. Tuż za obu jeźdźcami potoczyła się furka z okutaną chustami babiną i jej młódką siostrzenicą. Gdyby pilny obserwator warował przy bramie, ujrzałby, że wkrótce po furcie wyjechało z miasta dwóch jeźdźców okrytych płaszczami, które w pędzie rozwinęły się niczym skrzydła nietoperzy. Obaj konni zamierzali najprawdopodobniej ominąć furkę i gonić za rębę swetką. W najbardziej odludnej okolicy, tuż w pobliżu skarpy nadrzecznej gęstego zagajnika, zostali niespodziewanie zatrzymani przez okutaną chustą babę i jej dorodną siostrzenicę.
Panowie, ratujcie! Ci dwaj, którzy jechali za nami, zasadzili się na kogoś w lasku. Boimy się dalej same podążać. Wiadomość ta zrobiła na obu jezdnych wrażenie. A mówiłem, żeby się ich pozbyć, zanim jeszcze do Torunia dojadą. Ozwał się jeden osobliwą niemczyzną, tak typową w Inflanta wśród potomków osadników sprowadzanych przez kawalerów mieczowych nad Zatokę Ryską. Ba, ale wtedy nie byliśmy pewni, czy oni rzeczywiście na Kurlandię ciągną. Przekonalibyśmy się o tym z ich papierów, a teraz co? Zaraz zobaczysz, odpowiedział drugi, do wystraszonych kobiet krzyknął, żeby schodziły z wozu. A po cóż to, miłościwy panie? Pójdziecie przed nami pieszo, na postronkach. A baczcie pilnie, bo jeżeli w porę nas nie ostrzeżecie przed tymi zbójami, łby wam porozbijamy. Ech, kawalerze, chyba pierwej niż ty mnie, ja tobie łeb rozwalę, ozwała się rzekoma chora baba, paląc nagle z półhaka wprost w pierś najbliższego z jezdnych. Ten wrzucił gwałtownie ręce w górę i na zad koński się zwalił. Koń stanął dęba, zrzucił jeźdźca z kulbaki, ale jedna noga w strzemieniu została. Ciągnąc go za jedną nogę, rumak pognał w pole. Łbem postrzelonego waląc o kamienie. Drugiemu z napastników koń także się spłoszył, ale kawaler ów wnet go ujarzmił. Ledwie tego dokonał, gdy spoza zagajnika wypadło dwóch jezdnych, których z kompanem tropili od samego Krakowa. Pewniejszy wydał mu się w tej sytuacji rapier niż broń palna, więc dobył go i skoczył na starszego. Nie wiedział jeszcze, jakiego to majstra od broni białej ma przed sobą. Zaatakował z impetu, myśląc, że uda mu się przeciwnika z siodła zwalić, ale przeliczył się. Sztych z damasceńskiej stali, kuty w dalekiej hiszpańskim Toledo przewiercił mu gardło i wylazł na drugą stronę, a krew zadławiła ostatni krzyk. Zaręba, bo on to był tym mistrzem, zatoczył koniom łuk i wrócił na miejsce walki, ocierając okrwawione ostrze. Zeskoczył z siodła i zbliżył się do zabitego. Ten miał oczy półotwarte i zęby w zduszonym krzyku wystrzeżone. Jordan zakrył kapeluszem tę straszną twarz i odszukał kolet. Znalazł list od kupca krakowskiego, pisany po niemiecku do elektora brandenburskiego i kilka innych do adresatów królestwu. Od wozu biegł już bal. Kiecki babskie rzucił, głowę z chust odwinął i był znów tym samym balem co dawniej, tyle że głowąsem. W dłoni ściskał zdobytą szablę. I co, znalazłeś coś, Ortaś? Zaręba pomyślał, że jego komiliton mógłby przestać wymyślać zdrobnienia, zwłaszcza gdy krwią blisko cuchnie. A może należałoby również skończyć z Kasprusiem i nazwać go po prostu Kasprem? To ludzie elektora, chyba sekretni posłańcy, jako my, nakazali im pewnie zdobycie języka o układach króla Zygmunta Augusta z księciem Kettlerem. Spróbowali więc zdobyć rzekome pisma, jakie mogłem mieć przy sobie. Konie weźmiemy? Nie, to byłby rozbój. Hej, Fetko, dogoń i sprowadź tu zaraz konia, który wlecze tam po polu trupa, krzyknął Zaręba na pacholika. Co chcesz zrobić, Jorduś? Chcę obu pogrzebać. I to razem z rzędem końskim, wszystkim dobytkiem. Z sakiewkami i złotem, a konie w pole puszczą, chłopie wyłapią. Wracaj teraz, Kasper, do swojej panny, bo zbladła jako papier. Pewnie gwałtowną śmierć pierwszy raz oglądała. Nasze białogłowy na ziemi kresowej taką śmierć znają, ale córka sukienka z Krakowa na pewno nie. Zły jesteś, Ordoś? Zły. Wolałbym drogi krwawym śladem nie znaczyć. Sam słyszałeś, choć Niemczyzną podłą gadali, że mieli zamiar cię zabić. A ich pomysł, żeby niewiasta na postronkach przed sobą na wroga prowadzić, nie wart takiego ukarania? Wart, wart. Ale śmierć to śmierć. Nie wolno sumować jej jak wypicia garnca miodu. Gębę rękawem obeczyć i splunąć. Jordan, ja ani gęby nie ocierałem po wypiciu miodu, ani nie spluwałem. Przepraszam, Kasper, ale coś mnie tak ruszyło. Pomyślałem, że niewiele trzeba, by za następnym węgłem ktoś do nas półhaka wystrzelił. A rzeczywiście niewiele trzeba. Odkryłeś to dzisiaj? Tak jakby. Fetko wrócił już z koniem, który nadal ciągnął za strzemię okaleczonego trupa. Jordan zeskoczył z kulbaki, nogę zastrzelonego ze strzemienia wyjął, a przy okazji obszukał kieszenie. Znalazł tylko jeden dokument, pisany po szwedzku i adresowany do komendanta wojennego Rewla na terytorium Inflant, zajętym przez wojska Eryka XIV. To było bardziej zaskakujące niż poprzednie pisma znalezione przy pierwszym tropicielu. Może jednak nie tylko do królewca obaj gońcy zmierzali. Może mieli jechać dalej. Zaręba zdjął opończy i razem z Fetką zajął się pogrzebem obu kurierów. Szczęście, że byli na bocznym trakcie, nikim bowiem w całej ceremonii nie przeszkodził. Kasper boczył się na Jordania, że konie nie pozwolił zatrzymać. Szlachcicowi przy szabli nie wypada wszak na chłopskiej furcie siedzieć. Zaręba trochę się z nim podroczył, wreszcie podjął decyzję, o której chyba komilition jego myślał. Fetkę na furkę przesadził, zwalniając kubakę dla młodego zawadiaki.
Ruszyli teraz polnymi drogami na trak ku Chełmu i przeprawienie się przez Wisłę. Gdy odjeżdżali, widzieli jeszcze biegające po polach dwa konie, odarte z uprzęży i siodeł. – A jak tam twoja białogłowa? – zapytał nagle Zaręba. Kasper spojrzał na niego ponuro i zmarszczył brwi. Próbował zgadywać, jakie były intencje towarzysza podróży zastawiającego pytanie. Musiał jednak dojść do wniosków optymistycznych, bo nagle jego czoło wypogodziło się, a wzrok nabrał poprzedniej fantazji. Dochodzi powoli do siebie. Nim dojedziemy do noclegu, jej niebo rozpogodzi się, chmurki rozejdą i deszcz przestanie padać. Popełniłem błąd, nie uprzedzając jej o tym, że to nie kulik, ale wyprawa wojenna. Sądzisz, że powstrzymałby się od zabrania ze sobą? Nie, ale mógłbym mówić jej teraz, ostrzegałem, ale nie słuchałaś. A nie ostrzegałeś jej? Nie. Wydawało mi się zwyczajną sprawą, że po drodze albo my komuś damy po łbie, albo on nam. Dać po łbie to brzmi w twoich ustach tak jak wszystkie te twoje słodycze, Jorduś. Kunia, chmurki. Jeśli o to ci chodzi, będziesz dla mnie odtąd Jordanem. Możesz być nawet waszą miłością Jordanem, obruszył się Kacper. Nie gniewaj się, czarna chmura mi słońce w duszy zakryła. Chłodem jesiennym powiał ot i wszystko. Na Boga, Jorduś, skąd te czarne myśli? Nie myśli to, ale niespokoje serca. A skąd one, nie wiem. Dawniej mi nie nachodziły, widm we śnie nie widywałem, a teraz nawet sny złe miewam. Strachasz mnie, Dalibóg, strachasz. Mamy doszedł bezpiecznie do Szwecji i wrócić bezpiecznie otco. A jeżeli ktoś na drodze stanie, szablą drogę wrąbać. Zawsze tak było. Przecie rycerze my sekretni, a nie jakieś tam zbiry. Poziłem kiedyś sekretne listy na dwór królowej Bony i tak samo jak tym o moim ordynansie rozumowałem. A dziś o Bonie i tajemnicach różnie gadają. Nie na dwór Bony podążamy, Jordan, ale niewinne dzieciątko z rąk tyrana salwować. Precz więc czarne chmurzyska z twojej duszy. I nie bocz się już, że cię Jordusiem, Jordankiem albo Jordasiem znowu czasem nazwę. Przecie to takie moje słabości kresowe. Nie gniewam się już, Kasper. Wszystko mi jedno. No to w drogę. Nad czym tu więcej deliberować? Byłeś mi zawsze przykładem, Jordan. Zostań nim nadal. W drogę więc, Kasper, na Bałtyk. Na Bałtyk, odpowiedział Bal, spinając konia. Usłyszał ten okrzyk Fetko i ją okładać batem chłopskie habety, jakby już za najbliższym wzgórzem zaszumiało mu morze. Furka wioząca córkę krakowskiego sukiennika zaczęła skakać na wybojach, a koła rozpryskiwały błoto i turkotały z takim łoskotem, jakby miały się za chwilę pogubić.